Co nowego w sierpniu w Canal Plus Online? Urzekający dramat od studia A24? Serial o jednym z największych przekrętów XXI wieku, kinowe klasyki oraz kontynuacja polskiego hitu z Magdaleną Boczarską i Robertem Więckiewiczem. Na początek Poprzednie życie, fascynujący i poruszający przebój z Sundance, który w równym stopniu podbił serca widzów i krytyków. To historia Koreańczyków Nory i He, których w dzieciństwie połączyło silne uczucie. Nigdy nie miały jednak możliwości w pełni rozkwitnąć, gdyż rodzice dziewczyny przeprowadzili się wraz z nią do Stanów Zjednoczonych. Po latach odnajdują się i pogłębiają relacje przez media społecznościowe i choć marzą o spotkaniu, jednocześnie próbują budować nowe związki w prawdziwym świecie. Czy uczucie zrodzone w dzieciństwie wystarczy, aby mogli zbudować wspólną przyszłość? Ten debiut reżyserski Cecil Strong od kultowego studia A24 został obsypany nagrodami na festiwalach na całym świecie, w tym nominacjami do Oscara za najlepszy scenariusz oraz film. Ale nic dziwnego, bo jest to tytuł zachwycający subtelnością, złożonością psychologiczną bohaterów i prawdziwością spostrzeżeń na temat relacji międzyludzkich, bez sztucznych upiększaczy oraz zbędnego dramatyzmu. Właśnie dzięki temu w trakcie seansu bardzo łatwo odnaleźć echa własnych doświadczeń miłosnych. Jest to film, który polecam z całego serca. Lubicie historie typu Wilk z Wall Street i Big Short? No to zainteresuje Was serial Krew i Pieniądze. To 12-odcinkowa adaptacja bestsellera o kulisach wielomiliardowego oszustwa podatkowego, które wstrząsnęło francuskimi mediami i zostało okrzyknięte przekrętem stulecia. W serialu śledzimy losy dwójki kolegów wychowanych na ulicach Paryża, którzy od najmłodszych lat rozkręcali interesy poza prawem, marząc o gigantycznych pieniądzach. Gdy poznają ambitnego i głodnego sukcesu Arnaud, wspólnie znajdują sposób na wykorzystanie luk prawnych dotyczących ochrony środowiska i zbicie fortuny. Zaczyna się gra w kotka i myszkę, tym bardziej niebezpieczna, że apetyt oszustów ciągle rośnie i nie cofną się przed niczym, aby pozostać na szczycie. Częściowo inspirowany faktami, dramat Sound of Freedom, Dźwięk Wolności, stał się zaskakującym hitem frekwencyjnym zeszłego roku oraz jednym z najbardziej dochodowych niezależnych filmów wszechczasów. Historia rozpoczyna się w Hondurasie, gdy utalentowana muzycznie dziewczynka wraz z braciszkiem zostają uprowadzeni przez osoby podszywające się pod łowców talentów. Głównym bohaterem filmu jest Tim Ballard, agent rządowy specjalizujący się w łapaniu użytkowników i dystrybutorów dziecięcej pornografii. Każdego dnia zmuszony jest oglądać na ekranie cierpienie najmłodszych i w końcu uznaje, że ma dość jedynie powierzchownej walki. Udaje się więc do Kolumbii i ryzykując swoją karierą, postanawia rozpracować i rozbić siatkę porywaczy i handlarzy dziećmi. Różyczka 2 to kontynuacja jednego z najlepszych współczesnych polskich dramatów w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego z Magdaleną Boczarską, Robertem Więckiewiczem i Andrzejem Sewerynem w rolach głównych. Jeśli nie widzieliście jedynki, no to macie szczęście, bo pojawiła się właśnie w Canal Plus Online, więc śmiało możecie nadrobić. W dwójce ciekawe jest to, że mamy do czynienia z rzadkim w polskim kinie przypadkiem Lega sequela, skupiającego się nie tyle na bohaterach oryginału, a ich dzieciach. A jest to tym bardziej interesujące, że w córkę Magdaleny Boczarskiej wciela się również sama Magdalena Boczarska, która gra tutaj dwie role. W tym thrillerze politycznym towarzyszymy ambitnej europosłance, której mąż ginie w ataku zorganizowanym przez radykalnego islamskiego terrorystę. Bohaterka w afekcie wypowiada publicznie dość skrajne słowa przeciwne emigrantom, czym zdobywa poklask konserwatystów. A w tym prezesa prawicowej partii politycznej, który oferuje jej kandydaturę na stanowisko prezydenckie. Jej politycznej przyszłości zagraża jednak tajemniczy szantażysta, który grozi ujawnieniem nieznanych faktów na temat jej mamy. Aby uniknąć PR-owej klęski i z czystym sumieniem ruszyć do przodu, bohaterka będzie musiała skonfrontować się i rozliczyć z grzechami rodziców, a przy okazji odkryć prawdę na swój temat. Są takie tytuły, o których śmiało można powiedzieć, że są klasykami, czyli pozycjami obowiązkowymi i właśnie takim dziełem jest Taksówkarz Martina Scorsese z Robertem De Niro w roli głównej. Śledzimy w nim losy weterana wojennego, który po powrocie z Wietnamu cierpi na bezsenność i dlatego zatrudnia się jako nocny taksówkarz. Nie boi się jeździć nawet po najbardziej niebezpiecznych dzielnicach tonącego w śmieciach Nowego Jorku i na każdym kroku spotyka ludzi uwikłanych w spirale przemocy, uzależnień i biedy. Mamy tu bardzo ciekawego psychologicznie bohatera, który z jednej strony próbuje nawiązać głębszą relację z dziewczyną pracującą w sztabie wyborczym popularnego senatora, ale z drugiej widzimy, jak przebywanie w tym skażonym społeczeństwie zaczyna kształtować jego coraz bardziej radykalny ogląd na świat.
I właśnie wtedy w jego głowie kiełkuje mrożący krew w żyłach plan działania. 30-letni wówczas De Niro stworzył tutaj naprawdę fascynującą przemianę, zarówno fizyczną, jak i psychologiczną. Czy jest szansa na to, że bohater wycofa się z autodestruktywnej trajektorii? Jestem ciekaw, czy ktoś po raz pierwszy usłyszał o filmie Taksówkarz tak jak ja, czyli oglądając Cezarego Pazurę w filmie Killer. A skoro już mowa o ikonach kina specjalizujących się w moralnie niejednoznacznych postaciach, to warto zwrócić uwagę na kolekcję filmów z francuskim aktorem Jeanem Paulem Belmondo w roli głównej. W komedii sensacyjnej Skok wciela się w bandytę w stroju klauna, który napada na bank, a z kolei Raptus i W imię przyjaźni to policyjne thrillery, w których bohater wymierza sprawiedliwość, działając na granicy prawa. Napiszcie koniecznie, z jakim aktorem chcielibyście zobaczyć kolekcję filmów w Canal Plus Online, no i zobaczymy, co da się zrobić. Pozostajemy w temacie eksploracji ludzkiej duszy i z filmem Disco Boy zaglądamy do jej mroczniejszych zakamarków, gdzie odbywa się wieczna walka między dobrem a złem. To historia uciekiniera z Białorusi, który wraz z przyjacielem nielegalnie próbuje przedostać się do Francji w nadziei na lepsze życie. Liczą na przystąpienie do Legii Cudzoziemskiej, która dla wielu straceńców i obcokrajowców jest szansą na nowy początek i francuskie obywatelstwo. Bohatera czeka morderczy trening mający na celu zahartowanie jego ciała, ale także stworzenie wiernej sobie kompanii. Ale również dylematy moralne, które zadecydują, jakim człowiekiem się stanie, tym bardziej, że jest na torze kolizyjnym z młodym partyzantem Delty Nigeru, walczącym ze skorumpowanym rządem, pozwalającym cudzoziemcom na eksploatację zasobów naturalnych. Czy bohaterowie są w stanie zapłacić niewyobrażalną cenę, aby zbudować przyszłość, o której marzą, i który z nich przetrwa to spotkanie? To, co moim zdaniem robi wrażenie w tym filmie, to reżyseria Giacomo Arbuzese, kontrastująca surowe, intymne momenty z hiperstylizacją w prowadzeniu akcji. To wszystko podbija świetna muzyka francuskiej legendy sceny elektronicznej Vitalika, która sugeruje, co dzieje się w głębi duszy głównego bohatera. Co ciekawe, niewielka część akcji rozgrywa się w Polsce, a na ekranie zobaczymy także znanego z Emigracji XD jako Stomila Michała Balickiego oraz Roberta Więckiewicza. A teraz propozycja na wieczór z popcornem, kino sensacyjne bez pamięci w reżyserii Martina Campbella, znanego jako twórca GoldenEye, Casino Royale oraz Maski Zorro. Liam Neeson wciela się tutaj w zawodowego mordercę cierpiącego na zaawansowane stadium Alzheimera i borykającego się na każdym kroku z problemami z pamięcią. Bohater oczywiście myśli o przejściu na emeryturę, ale zgadza się przyjąć ostatnie zlecenie w rodzinnym Teksasie. No i tak właśnie dzieje się tutaj i bohater za wszelką cenę postanawia wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę. Jego tropem podążają inni zabójcy, a także zmęczony korupcją i biurokracją agent FBI, próbujący rozpracować szajkę handlarzy ludźmi. Na ekranie u boku Neesona występuje także Guy Pearce, Ray Stevenson, a także Monica Bellucci jako wpływowa magnatka na rynku nieruchomości. Jeśli czujecie niedosyt wakacyjnych filmów akcji, na Canal Plus Online w sierpniu pojawi się kolekcja Niebezpieczne wody. Dzięki ostatniemu tchnieniu odkryjecie, że nurkowanie potrafi być naprawdę ryzykowne. Podczas seansu Coś w wodzie staniecie oko w oko z rekinami, a w Aligatorze przekonacie się, że podczas ucieczki z więzienia policja może być najmniejszym problemem. A we Wzburzonych wodach z Rayem Liottą w jednej ze swoich ostatnich ról spróbujecie przetrwać atak niebezpiecznych napastników na środku oceanu. A jeżeli czujecie głód hitów prosto z kina, możecie sięgnąć po dwie nowości na platformie Premiery Canal+. Pierwszą pozycją jest Kaskader, czyli wybuchowa komedia akcji dla prawdziwych miłośników kinematografii. Jej bohaterem jest Colt Sievers, specjalista od bolesnych upadków i obrywania po gębie w imieniu gwiazdorów. Po tragicznym wypadku wycofał się z branży, ale kiedy jego była dziewczyna otrzymuje szansę wyreżyserowania hollywoodzkiej superprodukcji, zgadza się wrócić do akcji. I to dosłownie, bo okazuje się, że trzeba odnaleźć zaginionego aktora, zanim studio zamknie produkcję. A to oczywiście pakuje bohatera w sam środek akcji rodem z filmów szpiegowskich i aby przetrwać i rozwiązać sprawę, będzie musiał wykorzystać wszystkie triki, których nauczył się na planach filmowych. To, co w tym filmie autentycznie urzeka, to naturalna charyzma i chemia między odtwórcami głównych ról, wyluzowanym Ryanem Goslingiem i uroczą Emily Blunt. Bardzo łatwo zaangażować się w ich relacje i autentycznie im kibicujemy, żeby się pogodzili i do siebie wrócili. Reżyser David Leitch, twórca Johna Wicka, Atomic Blonde oraz Bullet Train, przez lata był specem od tradycyjnych scen kaskaderskich i ten film to jeden wielki hołd dla pracy osób, które każdego dnia ryzykują swoim życiem, aby nakręcić trzymające w napięciu sceny.
Film w fascynujący sposób pokazuje tajniki pracy na planie zdjęciowym i warto także obejrzeć napisy końcowe, gdyż pokazane są kulisy najbardziej widowiskowych sekwencji. Prequelowy reboot Planety Małp z Andym Serkisem w roli głównej to jedna z najlepszych filmowych trylogii XXI wieku. Reżyser Królestwa Planety Małp, Wes Ball, stanął przed niezwykle trudnym zadaniem rozpoczęcia nowego rozdziału tej sagi i z tego zadania wywiązał się całkiem nieźle. Akcja tej części rozgrywa się ponad 300 lat po śmierci Cezara, który zjednoczył małpy w walce o wolność, ale wierzył też, że jego gatunek może koegzystować z ludźmi w pokoju. I to, co w Królestwie zdecydowanie zachwyca, to jego fenomenalny pierwszy akt, w którym na nowo odkrywamy ten świat. Poznajemy w nim Noa, młodego szympansa, wkrótce przed ceremonią wkroczenia w dorosłość. Staje się on naszym przewodnikiem po tym zjawiskowym małpim raju, który zamieszkuje i zasadach, którymi się rządzi. Sielanka jednak oczywiście nie trwa zbyt długo. Tropem Nowy, młodej ludzkiej dziewczyny, przybywają brutalni wojownicy nienawidzącego ludzi dyktatora Proximusa. W tej roli Freya Alan z serialowego Wiedźmina. Noah zmuszony jest zawrzeć niechętnie z dziewczyną sojusz, aby uratować rodzinę przed niewolniczą pracą u samozwańczego Cezara. I po raz kolejny ogromne wrażenie robią fenomenalne efekty specjalne ze zjawiskowym motion capture na czele, dzięki któremu kompletnie wierzymy w prawdziwość emocji filmowych szympansów. No to co? Który tytuł zobaczycie w pierwszej kolejności? Dajcie znać w komentarzu. Dzięki serdecznie za oglądanie. Ja nazywam się Karol Gajo z Popcorn Nerd. Do zobaczenia w Kanal Plus Online. Oglądaj w serwisie streamingowym Kanal Plus Online.